Co jest? Co jest? Co jest za cholera? Ile to jest zombie? Apokalipsa przyszła do nas. No nie, muszę uciekać. Kurwa, to jest za dużo, nie mam miecza. Kurwa, muszę ponieść. Oh my god, muszę uciekać. Muszę zjeść to łóżko. Że miałem ukrytą bazę pod tym tunel do White Grave'a. Ważę uczyczki. Kurwa. Ale to zrobina. Bo się schodzi, bo kurwa tak nisko mają. Dobrze, u nich jest bezpiecznie. Chociaż. Kurwa. Wieśniaki jeszcze tu mają. Niedługo te zombie wieśniki będą. Jeżeli tutaj wdarkną do zombie. Uciekać. Musimy uciekać szybko. Kurwa, dlaczego? Kurwa. Ciekawe, czy kogoś w ogóle znajdę w tej wiosce. Na pewno wszyscy żebyśmy musieli się kierować do bunka. Muszę się też kierować do bunka. Kurwa. Ale czekaj. Kratę tu jest. Na chyba przejdę przez kratę. O, to jest pytanie. Może Grave tu ma. Może tu ma Grave jakiś kill off. Idealnie. Idealnie. Kopiemy. Jeszcze tu mu zostawię, chyba że czego. Dziwne, że kretę zrobił. Tam jest barykodowane. Serio? Kulecko. Musimy iść na Donsona. Najgorzej. Z pająki. Szkielety, fuck. Ale tam są rozwalone. Są zalęczy, tunel, fuck. To muszę iść. Tędy. Drugim przejściem. Ewa. Najgorzej. Dlaczego zawsze musi mnie to spotykać? No cóż, jestem do tego chyba przyzwyczajony. Tu oby nie miał kolejnego. Nie, nie ma barykady, okej. Okej. Idziemy tędy. To się. Stroma. Oh my god. A że co pada deszcz, kozacko. Jezus, ten też musiał zacząć padać. Tu też jakieś dziury są. Co jest tutaj nie tak, że takie dziury są? Ja muszę uciekać. O, własna kupera. Który mnie zauważył. Sam jak ten pająk, który mnie zauważył. Zresztą stamtąd. Uff. Kolejny pająk, kozacko. Czekaj, co mi się wydaje, czy tam jest rozwalona wieża Ngaha? To na event? Oh fucking shit. Idź sobie pająk. Idź sobie. Idź. Sobie. Nie do mnie. No mnie. Skoczył do dziury. Mam szansę szybko. On nas zauważy. Zombie. Co się stało z wioską? Aby miała być taka bezpieczna. Zawsze musi się coś spieprzyć.
co jest? Tutuny z ozon... Tu do mnie gacher ozwala nawet. Ba, nie zauważyły. Kiedy są głupie zwyczaj? Dlaczego tu wszystko zwalone? Tam zombie. Chyba tam gdzieś jest. Nawet co jak ktoś rozwalił stary dom Maxosa. Stary, nie nowy, stary. A tu jest dziur. Parkour. Chyba dobrze, że umiem parkour. Najgorzej. Czy tam widzę teściową? Teściowa też! Jest przeciw nam. Opętał Edka. Gorzej. Teściowa nie zauważyła mnie, dobra. O kurde. Co tu się stało? Aż taki wybuch. Były, serio, wszystko zniszczone, a ja cały czas spałem, nikt mnie nie obudził, serio. Fantastycznie. Wow, the hell. Dobra, że dobrze wiem. A że jest tu bunkier. Okej. A, zamknięty. A, jestem kto? Za głęboko mnie nie usłyszą. Czy to otworzyć chętnie? Dobrze wiem, gdzie ogarnąłem. Guzik waży czego? Do otwarcia. Gdyby mnie zamknęli od siebie. Aby mi już zostawili. Dobra, powinno się otworzyć. Proszę, wszędzie zombie. Dobra, wspinaj się tutaj. Dobra. A, ale się zniszczyło od razu. Dobra, schodzimy na dół. Obyśmy tutaj kogoś... spotkali. Nie ma tu nikogo, serio. Może tu zostawili, nie. Nie. O, jest książka. Nie wiem, trochę zabrałem. Jak to czytasz, Luce, jak to wszyscy uciekliśmy? Za dużo zombie. Ciebie zostawiliśmy, bo spałeś. Tigert. Jak to bym mógł się spodziewać tego, że mnie kurwa zostawili? Kuźwa jebani debile. Dlaczego kurwa? No bo wspinamy się do góry. Jedyny sposób, żeby uciec, to jest Nether. No bo kto ma Nether włączony? White ma, ale tam za dużo zombie, żeby się teraz kurwa tam przedzierać. Też musi mieć blisko. On wątpię, żeby mnie. Portal do Netheru. Muszę uciec do piekła, kurde. Do swojego domu. Okej. Okay. Dobra. Przyzwolone. Ale... jest portal do Netheru i włączony. No bo to lecimy. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Jamboleum! Lecimy! Wow! Serio? Portal na krzyżu? To już chyba sobie jakieś żarty. Jestem na spawnie. W kościele. Księdza Zynka nie ma. To jest.
Ale to znaczy, że jak mnie wyrzuciło z piekła, to znaczy, że piekło zamknięte. Zamknęli piekło, kurwa, kiedy ja tam nie ma. Jedyny sposób, żeby kurwa stąd uciec. Kurwa, piekło balone. Dobra, muszę znaleźć inny sposób. Że oni mnie kurwa zostawili. W gorszym momencie. To jest najgorsze. O nie, o nie, o nie, o nie! Pochwalony. Witaj. Cześć, gdzie jest Zuzanku? Przykuje się apokalipsa. Nagle się tu pojawiło. Piekło zamknięte. Zombie atakuje. Lucek, spokojnie. Ochroń trochę. Twoje przyjaciele udali się na lotnisko i odlecieli, bo zombie dostali się już do waszej wioski. No wiem, właśnie z niej uciekam. No to oni już niestety odlecieli. Widziałem, jak przed chwilą odlatywali, bo ja im wskazałem drogę i przechodziłem jeszcze po mieście sprawdzić, czy mnie zostało, czy ktoś nie został. Kurwa, to ja zostałem. No, nie zosta... Najlepsze, że Tiger mi zostawił notatkę. Sorry, zostawiliśmy cię, bo spałeś. Nie, nie chcieli się budzić, a z drugiej strony tam było tyle zombie, żeby nie dali rady by cię wynieść na śpiącego. No chociaż mogli mnie obudzić, kurwa. No ja nie mam takiego twardego snu. Tak jak ma bardziej twardy. Kurwa. Ale z drugiej strony, właśnie, bo właśnie teraz pomyślałem, że pobiegnę na lotnisko, jak ten teren zamknięty. To, ale kurwa, przecież ja nie umiem pilotować. Spokojnie, ja coś tam trenowałem, gdy się uczyłem jako samuraj w odległym chińskim kraju, co mnie wtedy nie było, bardzo długo. I powróciłem tutaj jako samuraj ksiądz, to tam Chińczycy uczyli mnie latać na smokach. Ale co ma smok do samolotów? Może umiem pilotować. Pilotowałem smoka, no to samolotem też dam rady. Dobra, to idziemy. A wiesz, gdzie jest lotnisko? Lotnisko jest tam, niedaleko. No to idziemy. Miałeś dużo szczęścia, gdy na mnie, że na mnie trafiłeś. No najwidoczniej. Moi dzicy bracia powariowali, ja im tłumaczyłem, że nie mają się tam zbliżać. Za żadne skarby, tylko jeden taki wielki zombie, chyba ich król, powiedział: dość! Dość, nie po to nasyłem na nich falę zombie, żeby oni mi teraz... żeby oni teraz uciekali na daleki wschód, dość tego. No i oczywiście ja próbowałem go powstrzymać, ale niestety oberwałem trochę i znów będę musiał was opuścić. To chodźmy na lotnisko. O nie, słyszałem ryki kolejnych zombie. Kurwa, uciekamy. Ode. Musi być nieźle wkurzony. Szybko. Samolot powinien być zatankowany. Resztką paliwa. Oby. Bo w sumie mamy to wybory kilka samolotów. Kurwa, z dziury to są. Ale ten tutaj jest już przygotowany. To tych zombie się zleciało już od dawna. Kurwa. Normalnie się nie ziemiasz. Dziurę się zrobiła. Okej. To lecimy. No, bezchmurne niebo, nareszcie odlatujmy od tego piekła. Tam nie powinni was znaleźć. Tak, jakby jeszcze dla twojej informacji piekło zostało zamknięte. Nie wiem dlaczego. Nie wpuścili mnie to piekła. Kurwa, no! Nie wiem, bo Masos mi coś wspominał, że pigliny mają tam jakąś wojnę z Wither szkieletonami, bo Masos jest tak trochę pół piglinem, pół człowiekiem. Wyznała mi to ostatnio w konfesjonale, mówi, że tęskni, więc musisz pytać Marsosa, co się tam dzieje. On więcej wie. Jak go spotkam? Jak ich w ogóle spotkam? Spotkamy. Tutaj zaraz gdzieś powinien być. Widzisz? Tam jest odwalany samolot. Oni chyba mieli wypadek. No, niestety. Musiałeś się silniki wyłączyć albo coś. Okej, to ja to muszę skakać ze spadochronu.
A ty tak. Lecisz dalej? Tak, ja lecę dalej. To chyba będzie pożegnanie. Nie przejmuj się. Zawsze będę przy tobie. Chyba przy nas, bo chodzi, chyba zawsze chodzi. Będę przy was. Dobra. Tak jak byłem w pierwszej edycji, tak będę już zawsze. Dobra. Wrócę do was. Do miłego dnia. Miłej przygody. To jest skacze. Elo! Powodzenia. Oh my god. Jezu. Zenek już poleciał. Co tu się stało? Jezu. Czy ktoś żyje? Halo? Halo? No może w kokpicie ktoś żyje? Wszystko odpalone. Kurwa, gdzie oni są? Jezu, gdzie oni są? Jak wam się podobał odcinek fabularny? Rozpoczynający kolejną edycję Jankrafta. Właśnie ze mną tutaj jest Marsos Admin. Przywitaj się. Cześć, Marko. Który właśnie występował jako ksiądz Zenek. Jak ktoś się pamięta, to był na Januszowicach V1 i był na Januszowicach V2, na Januszowicach V3 nie był go. Możecie mnie już kojarzyć. Ci ze starej ekipy mogą mnie kojarzyć, a z tych nowych to pewnie też. Pewnie też. Ale już ksiądz Zenek powrócił na Jankrafcie, ale niestety z nami żegna się w tej fabule. Może kiedyś powróci. No, ksiądz Zenek pewnie powróci, jak sam wspomniał, że może kiedyś wróci. Ja. I to, jak wam się podobał odcinek fabularny, to zapraszam na serwer. Zapraszamy, będzie. Zapraszamy. Będzie idealna gra. Będzie trochę historii w tym. Trochę... Customowy świat. Customowy świat i to wszystko. I może. I od razu zapraszamy większych youtuberów. Zapraszamy. Bo jest możliwość zagrania. Dokładnie. Jest na teraz. Na telefonach, konsolach i na wersji Bedrock. Ogólnie właśnie mamy serwer Java, ale dodatkowo dodaliśmy no Bedrock. Ale czemu nie? Tak. Czemu nie? No tak, będziecie musieli tylko wejść na Discorda www.bedrock.com w opisie, odpowiedź nam na kilka pytań. No i cóż, spotkamy się na serwerze. No. Widzimy się na serwerze i Discorda macie w opisie, tak jak Marsos mówił. Tak samo macie do odcinka Marsosa naszego, aktora tutaj dzisiejszego w opisie, więc... Jeśli chcecie więcej odcinków, żebym występował z Ludzkiem jako aktor, jako Marsos, no to piszcie w komentarzu. Do jego kanału też będzie w opisie. Tak, tylko będzie w opisie. No, to widzimy się w kolejnym odcinku LL8 Andrzeja, pa! A.